Maria Husarska dla KRK TV. Dzisiaj gościmy Bartka Cieniawę, podróżnika, aktora, fotografa. Ostatnio Bartek był w podróży. Ta podróż była związana z teatrem, jak również własnymi poszukiwaniami. Gdzie byłeś, Bartku? Był to Pekin. Miejsce dziwne, ostrzyłem sobie na nie bardzo zęby, apetyt na fotografię i na zobaczenie kawałka nowego świata. Wrażenia dosyć mieszane, ale zacznijmy od początku. Powodem tego wyjazdu do Pekinu był Międzynarodowy Festiwal International Spring Carnival, jedna z największych teatralnych imprez Pekinu o tej porze roku. Festiwal ten współpracuje z naszym krakowskim festiwalem organizowanym przez Teatr KTO, czyli Ulica. I byliśmy tam, wizytowaliśmy ten festiwal w nadziei na nawiązanie kontaktów, które pozwolą zaprezentować spektakle Teatru KTO w Pekinie. To był taki festiwal wiosenny, tak? Nazwa tego festiwalu rzeczywiście krąży wokół wiosny, ale pora roku w Pekinie, czyli luty, przełom lutego, marca, bo ten festiwal zawsze odbywa się w czasie chińskiego Nowego Roku, jest jednak stricte zimowa, więc artyści występujący pod gołym niebem rzeczywiście musieli być bardzo dzielni. Był również chiński Nowy Rok, tak? I inaugurację. Tak, chiński Nowy Rok, który z naszej perspektywy wydaje się czymś niezwykle atrakcyjnym, natomiast na miejscu okazuje się, jest to zupełnie martwy czas w Pekinie, ponieważ są to 2 tygodnie wolnego dla niemalże wszystkich mieszkańców Pekinu, ale też i dla większości instytucji, co dla nas dziwne, pewnie również wszystkie galerie, muzea, miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić, zobaczyć, będąc po raz pierwszy w Pekinie, w tym czasie są pozamykane. To, co najbardziej, tak jak powiedziałem, rzuca się w uszy, to fajerwerki, a konkretnie nie takie fajerwerki, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fajerwerki wizualne, ale fajerwerki, które przede wszystkim serwują nam dźwięk. Ogłuszają, tak. Całe miasto przez 4 dni, w zasadzie trwa to rzeczywiście przez 20 godzin na dobę, przerwa jest między 1 a 4, 5 nad ranem. Brzmi jak pod ostrzałem artylerii. Pytaliśmy kilka razy, dlaczego każdy w zasadzie mieszkaniec Pekinu czuje się w obowiązku odpalić sznur petard. Nie bardzo nam na miejscu mógł to ktoś wyjaśnić, ale w drodze powrotnej z Pekinu spotkaliśmy w samolocie przemiłą panią, która inaczej niż wszyscy Chińczycy spotykani w Pekinie była bardzo otwarta, świetnie mówiła po angielsku i opowiedziała nam wiele historii, które rzeczywiście były niezwykle ciekawe i trochę przybliżyły nam chińską rzeczywistość. Więc z tymi fajerwerkami jest po prostu tak, że jest to rodzaj takiej wróżby ludowej. Każdy chce takie fajerwerki odpalić, ponieważ one zapewniają szczęście, powodzenie w nowym roku, odganiają złe duchy, odganiają choroby. Dlatego coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie nieatrakcyjne, bo no nie, to nie chodzi o atrakcję, tylko chodzi właśnie o odczynienie jakiegoś zabobonu i zapewnienie sobie, swoim bliskim, swojej rodzinie powodzenia w nowym roku. A co jeszcze właśnie warto zwiedzić w Pekinie? Jakieś dzielnice, coś takiego unikalnego znalazłeś? Udało się kilka miejsc zobaczyć. Dla mnie najbardziej fascynujące było jakby ten miks kulturowy, jaki można tam zaobserwować, ponieważ Pekin, miasto z ogromną tradycją, długą historią, w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo się zmieniło. Powstały całe dzielnice fantastycznych, nowoczesnych wieżowców, budynków, które rzeczywiście imponują. I jeśli chodzi o projekty tej współczesnej architektury, ale również jeśli chodzi o sposób wykonania. Wszystko uwieczniłeś na zdjęciach, tak? Wszystko uwieczniłem na zdjęciach, tak, więc mam nadzieję, że ten wywiad też będzie jakoś zilustrowany tymi fotografiami. Liczę też, że uda mi się zrobić wystawę z Pekinu, może z Pekinu i Hongkongu jako dwóch takich wielkich aglomeracji chińskich, bo Hongkong już niestety jest, niestety w chińskiej jurysdykcji, a to dwa bardzo różne miasta. Więc poza tą współczesną architekturą, która rzeczywiście imponuje i zresztą można o tym przeczytać na portalach poświęconych współczesnej architekturze, że Chiny w tej chwili są jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie współcześni architekci mogą tak naprawdę rozwinąć skrzydła i robić projekty, na jakie, krótko mówiąc, nigdzie indziej na świecie już nie ma pieniędzy. To wróćmy jeszcze do tego festiwalu teatrów w Pekinie. Co zobaczyłeś, ciekawego się tam wydarzyło? Program tego festiwalu był dosyć różnorodny, jakby trudno było tam o jakąś spójność tematyczną czy formalną. Były grupy w zasadzie z całego świata, było kilka grup z Europy, z Belgii, z Holandii, z Wielkiej Brytanii, z Grecji, była grupa z Chile, był zespół tańca ludowego z Rosji.
Spektakle i pokazy odbywały się w największym parku w Pekinie. Rzeczywiście to, czego można organizatorom pozazdrościć, to na pewno frekwencja, bo ten festiwal w ciągu 4 dni jego trwania odwiedziło kilkaset tysięcy ludzi. To jest festiwal taki bardziej familijny, jakby nie są to spektakle czy widowiska, które roztrząsają jakieś ważkie problemy współczesności, czy wyważają, mają pretensje do otwierania nowych horyzontów w sztuce. Była to rzeczywiście fantastyczna impreza, jeśli chodzi o radość obcowania tej publiczności z wydaje mi się czymś, co dla nich jest dosyć nowe i niespotykane. Odbiór tej publiczności był rzeczywiście znakomity. Jakby, jeśli chodzi akurat o Teatr KTO, niestety żaden z naszych spektakli nie nadaje się na taki festiwal, ale mieliśmy też okazję odwiedzić największe w Pekinie Centrum Sztuki Współczesnej, które jest organizatorem wielu rzeczywiście spektakularnych festiwali teatru współczesnego, tańca współczesnego, muzyki współczesnej i wszystko na to wskazuje, że być może już jesienią uda się zawieźć nam z Teatrem KTO któryś z naszych nowych spektakli, czyli albo Ślepców, nasz wielki spektakl uliczny, lub też naszą ostatnią produkcję sceniczną, czyli Chór Sierot. Trzymamy kciuki. A jeszcze powiedz o Pekinie samym. Jeśli chodzi o jedzenie, czy coś ciekawego śledziłeś, bo tam takie są po prostu niezwykłe potrawy? To rzeczywiście ciekawy temat, bo chińska kuchnia i nasze o niej wyobrażenie tutaj w Europie, czy w wielkich metropoliach świata, ale poza Azją, te restauracje i trochę inaczej wyglądają i na pewno zupełnie inaczej pachną. Chińskie restauracje w Pekinie nie pachną naszymi chińskimi restauracjami, co jest miłą niespodzianką. My mieliśmy akurat szczęście i w hotelu, w którym byliśmy, gdzie jakby mieliśmy festiwalowe wyżywienie i w kilku restauracjach, do których nas zaproszono podczas trwania tego festiwalu. Jedzenie było znakomite. Byliśmy w takiej przedziwnej restauracji na wolnym powietrzu, w takich skórzanych namiotach, tradycyjna mongolska kuchnia. Wszystko to było bardzo smaczne, natomiast mieliśmy już przy wyjeździe na lotnisku śmieszne spotkanie z grupą z kolei rosyjskich tancerzy, którzy byli na festiwalu w głębi Chin, na prowincji. I pierwsze pytanie, z jakim zwrócili się do nas tamtejsi tancerzy, było: jak jedzenie? Więc powiedziałem to, co przed momentem tutaj, że było fantastyczne, pyszne, bardzo różnorodne. Popatrzyli na nas taką lekką zazdrością i powiedzieli, że oni w ciągu 2 tygodni udało im się zjeść 2 normalne posiłki, ponieważ wszystko pozostałe było tak egzotyczne, tak dziwnie przyprawione i były to takie fragmenty rozmaitych żyjących stworzeń, które w naszej cywilizacji nie są przyjęte jako gotowe do konsumpcji. To, co rzuca się w oczy i przy licznych moich podróżach, szczerze mówiąc, było to pierwsze takie miejsce, w którym bardzo utrudniony był kontakt z miejscową ludnością. To, że nie mówią po angielsku, w zasadzie z założenia chyba nie spotkaliśmy w ciągu tych 8 dni pobytu tam 2 czy 3 osoby, które mówiły po angielsku, były komunikatywne w tym języku. To no, bywałem też wcześniej w miejscach, w których trudno było się skomunikować właśnie na poziomie werbalnym, ale jest jeszcze cały system komunikacji pozawerbalnej, tylko trzeba do tego wykazać dobre chęci. Tam oni mają w zwyczaju machać głową przecząco i uciekać. Bardzo trudno jest zdobyć jakąś informację, nawet w takich sytuacjach jak, nie wiem, Pekin Om. Tutaj nawiążę do tego, że Pekin był drugim miejscem z tych, które do tej pory mi się udało odwiedzić, po Bangkoku, w którym mapy kompletnie nie pracują. To znaczy, mamy mapę z przewodnika, mam mapę z miejscowego biura turystycznego, ale w rzeczywistości zawsze jest o kilka ulic więcej i niewiarygodnie trudno jest znaleźć cel, który sobie wyznaczyliśmy. I na przykład zwracałem się z pytaniem, z obrazowanym zdjęciem z przewodnika, bo szukaliśmy w takim turystycznym parku, który jest gigantycznym kompleksem z 3 jeziorami i masą różnej ciekawej chińskiej tradycyjnej architektury pewnego kompleksu, ale w żaden sposób nie mogliśmy go znaleźć. I pytałem pana, który tam pracował, wynajmując rowery, więc pewnie to miejsce dosyć dobrze zna, pokazując mu zdjęcie w przewodniku, że chodzi nam o ten kompleks i największy pałacowy kompleks w tym parku. No jakby wiadomo było, co nam chodzi, chodzi nam o kierunek, jak tam dojść. W żaden sposób nie można było uzyskać od niego jakiejkolwiek odpowiedzi. W tych wypadkach najlepiej zaczepiać jest obcokrajowców, którzy być może do tego miejsca dotarli, bo oni jakby bogatsi o te doświadczenia pewnie wiedzą, że pomocą dłoń można tylko właśnie od kogoś z zewnątrz uzyskać. Co było dla mnie sporą niespodzianką,
No, Chińska Republika Ludowa to nie anachronizm w nazwie, to jednak... A Facebook jak wygląda w Chinach? Facebook w Chinach wygląda bardzo śmiesznie. To znaczy oczywiście nie można go w sposób normalny otworzyć, jest zablokowany jak wiele zresztą portali i przeglądarek europejskich. Jakie jeszcze są portale i przeglądarki zablokowane? On odchodził bardzo nieregularnie, gazeta chodziła, ale to GWM już nie chodziło, generalnie przeglądarka Google nie działa. Ale oczywiście są na to sposoby. Wystarczy zalogować się na jakimś serwerze, gdzie za drobną opłatą rzędu kilkunastu dolarów na 2 miesiące, to oczywiście na dłuższy czas jest trochę droższe, można właśnie obchodząc te blokady chińskie się wszędzie zalogować. Natomiast śmieszną przygodę mieliśmy pierwszego dnia, kiedy właśnie zwróciłem uwagę panu na portierni, że internet nie działa, ponieważ nie mogłem się zalogować na wszystkie strony, na które chciałem się zalogować. Okazało się, że były to wszystkie zakazane strony. No więc pan wytłumaczył mi, że Facebook nie działa. Pan, mówiąc to, nie zwrócił uwagi, że jego koleżanka na recepcji na komórce właśnie przegląda Facebooka. Więc pytam, jak to nie działa, skoro pani obok ma na telefonie właśnie w tej chwili tytułową stronę Facebooka. Pan coś do niej burknął po chińsku, pani schowała telefon do szuflady i wyjaśniono mi, że to nie był Facebook. Dobrze, to jeszcze najciekawsze miejsce w Pekinie? Miejsce, które chyba zrobiło na mnie największe wrażenie, to taki przedziwna artystyczna dzielnica, która powstała tuż przed olimpiadą, czyli pod koniec minionego dziesięciolecia. Nazywa się to Factory 987 i w przestrzeniach takich postindustrialnych na terenie dawnych zakładów przemysłowych otworzono szereg galerii, pracowni artystycznych. To oczywiście wszystko było w pełnym rozkwicie właśnie w okresie olimpiady i chwilę później, ale pozostało tam sporo pracowni miejscowych artystów, wiele galerii czy też takich sklepów z artystycznymi pamiątkami. Szereg kawiarni, gdzie można wypić dobrą kawę, co w Pekinie jest sporą rzadkością. Trzeba być przygotowanym na to, że ta kawa kosztuje, podobnie jak w Norwegii, kolosalne zupełnie pieniądze. To znaczy jest to jedna z najdroższych kaw na świecie, około 25 zł za filiżaneczkę, owszem smacznej kawy. Ale czemu? Dlaczego taka cena kawy? No pewnie dlatego, że kawa nie jest tradycyjnym napojem w Chinach. Ale z kolei herbata już jest, ale filiżanka herbaty też kosztuje około 20 zł w tego typu miejscach. Generalnie Chiny są Pekin, trudno by mówić o całych Chinach, ale Pekin jest bardzo drogim miastem. Najtańsze bilety na wieczór, które mieliśmy szansę obejrzeć, kosztowały około 600 zł, więc droga metropolia. A jeszcze coś o fotografii. Co udało ci się uchwycić? No, najciekawsze dla mnie, to wspomniałem też na początku tej mojej opowieści o Pekinie, było to skrzyżowanie kultur. Wszechnie eksploatowany wizerunek Mao Tse-tunga, który jak na system, jaki tam panuje, jest dosyć, powiedziałbym, ironiczno-nonszalancki, bo ten Mao Tse-tung na rozmaitych malunkach, graffiti, naklejkach w mieście funkcjonujących istnieje z uszami myszki Miki, z peruką Merlin, znaczy z włosami Marilyn Monroe. Zestawiony z, nie wiem, właśnie w tym miejscu, w tej dzielnicy artystycznej, taka główka Mao Tse-tunga obok sikającego Amorka z Brukseli i zdjęcia Johnny'ego Deepa. No, ten miks jest niezwykle fascynujący. Urokliwe bardzo, coraz mniej liczne zakamarki z taką tradycyjną chińską zabudową, tak zwane hutongi, tych takich mini osiedli jest coraz mniej, szczególnie w centrum miasta są na dużą skalę wyburzane. Na to miejsce powstają oczywiście budynki, które mają kilkanaście czy kilkadziesiąt kondygnacji i które pozbawiają chyba trochę Pekin kolorytu i egzotyki, na jaką liczymy tam się wybierając. Najbardziej fotogeniczne w Chinach były dzieci i w tym parku, gdzie odbywał się festiwal, którego gośćmi byliśmy, było rzeczywiście niezwykły raj do fotografowania małych chińskich bobasów. Może wróćmy do Krakowa, bo już tutaj jesteśmy z powrotem. Polecasz czy zachęcasz do obejrzenia jakiegoś spektaklu, tak? Tak, serdecznie zapraszamy do siedziby Teatru Kateona Gzymsików 8 na naszą najnowszą teatralną sceniczną produkcję, czyli Chór Sierot. Spektakl dosyć nietypowy jak na krakowskie teatry, spektakl bez tekstu, co jest specyfiką Teatru Kateon. Spektakl pełen emocji, bardzo mocny fizyczny teatr. Byliśmy zaproszeni z tym tytułem do głównego konkursu Festiwalu Boska Komedia, czyli najważniejszego w tej chwili w Polsce przeglądu sezonu.
A druga rzecz, którą chciałbym serdecznie polecić, na którą chciałbym zaprosić, to funkcjonujący w naszym repertuarze już od kilku lat spektakl Ślepcy, ale po raz pierwszy będzie można obejrzeć go w Krakowie w nowej przestrzeni, czyli nie jak zwykle na rynku głównym, ale w nowym teatralnym miejscu, również teatralnym miejscu, czyli w Centrum Kongresowym, gdzie 15 kwietnia o godzinie 20 pokażemy właśnie ten spektakl, którym objechaliśmy w zasadzie już cały świat. Pokazywaliśmy go na wielu festiwalach i w Europie i poza nią. Zapraszamy również na spektakl, tak? Tak, spektakle dwa, czyli Chór Sierot w Teatrze KTO. Najbliższe spektakle jeszcze w marcu, kolejne w kwietniu, maju, czerwcu, bo gramy do końca sezonu ten spektakl. A 15 kwietnia w Centrum Kongresowym o godzinie 20 jedyna szansa na to, aby zobaczyć indoorową wersję spektaklu Ślepcu. Także dzięki Bartku za podróż do Chin. Zapraszamy do oglądania Twoich zdjęć. Czy urządzisz jakąś wystawę? Mam nadzieję, że uda mi się. Tak, mam w tej chwili już właśnie taki sportretowane dwa wielkie azjatyckie miasta, Hongkong i Pekin, i myślę, że ciekawe byłoby zestawienie tych dwóch metropolii. Dziękuję bardzo. Dziękuję.